Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka kwestia dosyć gorąca, mianowicie Radio Tok FM zorganizowało debatę kandydatów do Sejmu w Krakowie i pojawiło się tam właśnie kilku kandydatów. Pan Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, pan Maciej Gdula z Lewicy, pani Agnieszka Ścigaj z PSL, Kukiz 15 i pan Jan Duda z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan pewnie podejrzewa, kogoś zabrakło? Zabrakło Konfederacji. Wie pan, to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że niezależne media głównego nurtu, jak podawały wiadomość o tym, jakie numery wylosowały poszczególne komitety wyborcze, to się okazało, że umieją zliczyć tylko do 3. Wyższa matematyka już im sprawia trudności, bo do 5 już nie potrafili zliczyć. No i to są konsekwencje tego, wie pan, braku rozeznania, braku wykształcenia. Wydaje mi się, że dziennikarstwo w Polsce zanika, że to są po prostu ludzie, których można, każdy może wynająć. Wie pan, i zrobią wszystko, co im tam ten płacący pieniądze każe. Na szczęście korzystają z przywileju późnego urodzenia, bo gdyby tak żyli w generalnym gubernatorstwie, to by byli w Nowym Kurierze Warszawskim, jakiejś innej gadzinówce, a gdyby żyli za Stalina, no to by tam, wie pan, wrogów ludu piętnowali 3 razy dziennie. Więc no, zawsze, znaczy od dawna mówię, że środowisko dziennikarskie w Polsce to jest kupa gówna i podtrzymuję tę ocenę. Internauci pod postem tego radia zaczęli właśnie krytykować tę decyzję i Radio Tok FM nie poczuwa się do odpowiedzialności, stwierdziło, że to jest tam prywatna decyzja po prostu firmy. Czy uważa pan, że przynajmniej w okresie wyborczym powinno być jakieś ustawodawstwo, że jednak trzeba pokazać wszystkie komitety? To znaczy, z tego co wiem, to każdy komitet ma tam czas antenowy przewidziany, ale jeżeli już prywatne radio, bo to rzeczywiście organizuje debatę, no to przynajmniej powinno zachować pozory obiektywizmu. A widać, że to są, to myślę, że to właściciele też tam mają za uszami, więc to wcale im się nie dziwię. Czyli nie można nic zrobić w tej sytuacji? No, wolno im nie zaprosić kogoś, kogo nie chcą zaprosić. Nie można ich do tego zmusić. To jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że na przykład drukarz, który nie chciał wydrukować plakatów sodomitom, został tu napiętnowany i to przez wymiar sprawiedliwości. Więc z jednej strony mamy taką sytuację, a z drugiej strony ja jestem zwolennikiem zasady wolności umów, ale w takim razie drukarzowi też powinno być wolno. Przyjdzie do niego sodomita, to mu odmówić i nie narażać się na żadne, wie pan, represje ze strony przebierańców, którzy tam dla dodania sobie powagi zakładają na siebie śmieszne średniowieczne łachy. Czyli wzajemność, niejednostronność. No jest jednostronna właśnie ta, mówię, jak to do prezydenta się można zwracać i prokuratura uważa, że wszystko jest w porządku, per kościółkowy chuj, no to wie pan, dzieje się coś złego, no. I to ryba psuje się od głowy. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że korupcja optim i pessima, to znaczy zepsucie najlepszego jest najgorsze, a właśnie o takie, wie pan, dobre obyczaje są najlepsze i jak się one psują, no to wtedy już, wie pan, wszystko idzie w diabły. Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo.